No nie wiem, po szkole zawsze wolałam zostać z innymi dziećmi zamiast pójść na trening. A tata trochę nas na siłę zabierał na te treningi, żeby jednak potrenować, prawda, bo umawiam się z trenerami, jesteśmy w jakichś grupach. I samo to chyba, że po prostu ktoś mówił mi, co mam robić, to chyba mnie denerwowało. I nie zdawałam sobie sprawy, że tenis to jest jednak świetna zabawa i że można dużo z tego uzyskać. Pochodzą słuchy, że do dzisiaj trochę cię denerwuje, jak ktoś ci mówi, co masz robić. Nie. To się zależy kto. Ale oczywiście z rad trenerów od razu korzystam. Mam jakby zaufany team i wiem, że to, co oni mówią, mogę ślepo w to wierzyć, więc... I zawsze ślepo wierzyłaś, tak? Czy to musisz sobie wynegocjować taki kompromis? Nie. W sensie ja mam taki charakter, że jakby lubię podważyć to, co ludzie mówią, ale wiem, że jak trener lub trenerka mi coś mówią, to zazwyczaj jest prawda.